kontekst, tak jak powtarzam, że spora część pierwszych rozdziałów, szczególnie dziejów apostolskich, to są procesy. Mowy procesowe, opisy uwięzienia, opisy ataków tych procesowych, to co się później działo, modlitwa za uwolnienie, czy nie za uwolnienie i tak dalej. Czyli większość historii apostołów, przynajmniej początkowo, ale jak się później dalej pójdzie, to z kolei znowu proces apostoła Pawła, który się ciągnie przez kilka rozdziałów. Także ogromne nasycenie procesami. I mamy kolejną mowę procesową, tym razem już nie apostoła, ale człowieka, który został przez apostołów wskazany jako sługa Kościoła, diakon, czyli minister, zajmujący się rozdawaniem żywności, ale jednocześnie pełen Ducha Bożego, mądrości i cieszący się dobrym imieniem. I on zaczął też swoją działalność misyjną, która spotkała się z oporem, najpierw takim na poziomie retoryki, tam oczywiście zwyciężył, no to potem fałszywi świadkowie i procesy o bluźnierstwo. Dają mu głos i on zaczyna mowę od z głębi dziejów, z krain mrocznych, nie? Pokazuje od Abrahama całą historię narodu, bo jest oskarżony o dwa przestępstwa. Przeciw narodowi, to znaczy przeciw Mojżeszowi, bo tym ojcem, założycielem narodu żydowskiego jest Mojżesz, czyli jest o znieważenie narodu swojego, no i o znieważenie Boga. Ma takie dwa zarzuty, stąd zaczyna pokazując, skąd się Żydzi wzięli. Zaczyna właśnie od powołania Abrahama. Doszliśmy do niewoli egipskiej. Siódmy werset. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Nie? Mówiliśmy, jak Bogu zależy, żebyśmy służyli Jemu i żebyśmy służyli w wolności. Żebyśmy Jemu, czy tylko Jemu, można powiedzieć, służyli i żebyśmy służyli w wolności. Dzisiaj pomyśl, dziś na ten temat też nagrałem. Jedziemy dalej. Potem zawarł z nimi przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego. Izaak zaś Jakuba. A Jakub 12 patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kananie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Hemora w Sychem. Tu staniemy, bo dalej rozpoczynamy historię już Żydów pod berłem Faraona, można powiedzieć, i zmianę postępowania później Faraona. Tym się będziemy zajmować, jak Bóg da, jutro. A teraz no, kilka nowych jakichś takich odkryć. Po co? Szukamy jakiejś celowości, czyli szukamy związku tego, co on mówi, z procesem, w jakim się znajduje. Po co on tym Żydom, którzy za zbrodnie przeciwko narodowi i przeciwko Bogu, za bluźnierstwo, po co on im te słowa mówi, nie? Pod tym kątem
będziemy analizować tu historię Izraela. Potem zawarł z nimi przymierze. Co nam to mówi w tym kontekście? Potem zawarł z nimi przymierze. Wcześniej było, że powołał Abrahama, zawołał go, ten posłusznie poszedł. Potem zawarł z nimi przymierze. Wskazać jakąś ciągłość? Słowo potem wskazuje na ciągłość, jakieś następstwo zdarzeń. Co jeszcze? Po co on mówi o tym? Potem zawarł takie przymierze. Przymierze obrzeski, no to jest dla nich coś bardzo ważnego. To ich jak gdyby identyfikuje i odróżnia od reszty świata. Nie? Dlaczego tu jest potem zawarł to przymierze? Coś nowego też jeszcze przy okazji. Że wtedy było to coś nowego. Nie? Że zobaczcie, Bóg powołał, nie? To można powiedzieć, że to jest to jak gdyby pierwsze przymierze z Abrahamem. Idzie historia, teraz jest następne przymierze. Jaki stąd wniosek? Że może być kolejny. Właśnie, nie? Że i mamy później przymierze z Dawidem jeszcze, nie? Oczywiście pominął tam wcześniejsze przymierze z Noem na przykład, nie? Ale pokazuje, że przecież przymierza to jest normalne działanie Boga, że Bóg coś dodaje, nie? Że było wcześniej taki sposób komunikowania się z Nim, taki sposób wiedzy, potem jest większy sposób wiedzy, większy sposób komunikowania się, nazywa się to przymierzami. Nie? I że Bóg tych przymierzy kilka zawarł z narodem. No i teraz, zobaczcie, no, Nowy Testament nazwany jest Nowym Przymierzem. Nie? Tu apostołowie używają tego terminu, że teraz to przymierze jest we krwi Jezusa. Tam było we krwi tych zwierząt i różne takie inne, a teraz jest przypieczętowane krwią samego Syna Bożego. Czyli przygotowuje ich. No zobaczcie, w historii mieliśmy rozwój objawienia. Mieliśmy rozwój przymierzy. Bóg najpierw tak ingerował, później w taki sposób, później jeszcze w lepszy sposób i tak dalej, i tak dalej. Każde z tych przymierzy było podniesieniem nas wyżej, nie? Czyli pokazuje im, że działanie Boga jest dynamiczne w historii narodu, nie? I powinni być, że tak powiem, czujni, jak Bóg działa w ich pokoleniu. Nie? Że tak jak tamci musieli rozpoznać, Abraham musiał rozpoznać głos Boga i wyjść i być posłuszny, chociaż wyglądało wcale nieładnie. Później było to przymierze obrzeski też z Abrahamem, nie? I stąd właśnie obrzezał Izaaka, nie? Tam i tak zrodził Izaaka i obrzezał go, tu 8 werset, Abraham, Izaak, Jakub i tak dalej, nie? Mamy nowe przymierze, nowa jakość się pojawia, no i trzeba się spodziewać, że Bóg w naszych czasach, mówi do Żydów, przecież też zapowiedział Mesjasza, do tego później wróci, ale to już jest takie podglebie, że jeszcze nie wszystko załatwione, jeszcze nie wszystkie przymierza Bóg z nami zawarł, jeszcze nie objawił pełni swojej woli. Czyli to, no, pierwsze to wprowadzenie tego rozwoju objawienia Bożego, on im pokazuje na historii, jak się to rozwijało, jak Bóg coraz bliżej ze sobą związywał Izraelitów. Jest historia o Egipcie. Nie? Sprzedali go do Egiptu. To jest taki, nie wiem, czy jest tu ten związek, można się doszukiwać, ale to na dalszych takich poziomach analogii, że była zdrada, nie? Zdrada i chęć zabicia Józefa, że swoi go odrzucili, chcieli go zabić, ale Bóg go uratował i przez niego dał wybawienie całemu ludowi, bo gdyby nie ten, którego chcieli zabić, a którego Bóg ochronił i przeprowadził tam do pozycji w Egipcie, to wyginąłby cały Izrael, nie mieliby co jeść. Czyli, że uratował, można powiedzieć, Izraela ten, który został wzgardzony, odrzucony, prawie że zabity, nie? Skazany na śmierć. Tylko cudowna interwencja Boga, można tak powiedzieć, no, uchroniła go od
śmierci, że tam ta karawana się pojawiła, no i jeden z nich mówi, a to może go sprzedajmy, a nie zabijajmy. Nie? Ale Bóg był z nim. Tu dla nas taka pociecha osobista. On też się przecież znajduje w prawie, że w więzieniu. Nie? Jest no, siłą przed sądem postawiony i wspomina, że takich ludzi przed sądem stawianych, czy karanych, czy więzionych, to w historiiśmy mieli. Nie? I zobaczcie, ale Bóg był z nim. No i potem na koniec widzimy, że on widzi Jezusa, który wstaje, nie? Żeby go przyjąć do nieba. Także no, potwierdza się i że z nim jest Bóg. Tak jak był z Józefem, tak jest i będzie z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków. Nie? Czyli zobaczcie, on był w tych uciskach. Nie, że Bóg mu, o cześć Józef, teraz będziesz zastępcą Faraona. Nie? To nie tak wyglądało powitanie w Egipcie. Nie? Najpierw został sprzedany jako niewolnik, tam miał w miarę dobre życie, ale no, epizod z kobietą, nie? Ląduje w więzieniu, tam obok wyroki śmierci i tak dalej. Dopiero potem Bóg go cudownie z tego więzienia wyprowadza i robi szybką karierę w polityce, zostaje premierem, można tak powiedzieć. Ale to w tym jednym wersecie. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków. Nie? Czyli tu Bóg był z nim, pierwsze, będą uciski, ale Bóg będzie z tobą, będzie ze mną. Dalej Bóg wyrwie z tych ucisków. No i Bóg ma dobry plan. Bóg nie ma dla nas planu samych procesów, ucisków, wiecie, no, cierpień i tak dalej. Ma dobry plan, nie? Że będą okresy ucisku, będą ciężkie rzeczy, będzie cierpienia, będzie może jakąś stratę przeżywać, ale potem Bóg daje czasy dobre, błogosławieństwa i tu też jest ten przykład. Wyrwał go ze wszystkich ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który go ustanowił zarządcą całego domu. No i teraz zobaczcie, znowu plaga. Przed chwilą wątek trzęsienia ziemiśmy poruszali, nie? No ktoś myśli, no ale po co taka plaga głodu, ile pewnie tam z głodu zmarło ludzi wtedy i tak dalej, i tak dalej. No ludzie umierają zawsze, nie? Jeden z głodu, drugi z trzęsienia ziemi, trzeci na raka, a czwarty ze starości, jeden jeszcze wpadnie pod samochód. No przeróżne są śmierci, nie? Czyli my patrzymy na śmierć jako na tragedię, no a Bóg patrzy na śmierć jako na normalny koniec ludzi, życia ludzi po grzechu na ziemi, nie? Że tu zawsze jakaś tam śmierć nastąpi, nie? I tu głód, tu tragedia, ale Bóg cały czas realizuje swoje większe cele. My mamy, no zdrowie jest najważniejsze, no nie jest, nie? Zdrowie i życie nie jest najważniejsze, to większość ludzi się wokół tego kręci, a Bóg ma trochę większe cele, wiedząc, że życie ludzkie to jest naprawdę niewielki aspekt, znaczy to jest kilkadziesiąt lat, nie? 80, 90, no tam różnie. Niestety niekiedy krócej. No to się kończy, a Bóg realizuje jakiś swój większy zamysł, nie? I tu ten głód, na przykładzie tego głodu, oni też przecież mają okupację w tym czasie, nie są wolnym państwem, tu też nie byli wolnymi. Pokazuje, że Bóg może mieć nawet w tak tragicznych okolicznościach przyrody, jakimi są jakieś okupacje, głody, trzęsienia ziemi, wpisz tam właściwie, może mieć jakieś swoje większe plany, większe cele. Dlatego zobaczcie, że od razuśmy widzieli te większe cele w tej wojnie z Rosją, Ukrainy, że nie tylko chodzi o samą tą fizyczne zdławienie ruskiego zła, ale jakieś dobre rzeczy dla całego świata z tego mogą wyjść. Samo takie odejście od globalizmu, bo przecież ta wojna takie patriotyczne, że każdy naród chce mieć swoje państwo, a nie żyć w jakimś imperium. Nie? Pojednanie z Polakami, zmiana duchowa, mamy nadzieję, w Polsce, że wreszcie coś się ruszy. No i powoli się rusza. Nie? Także tu wojna, tu tragedia, ale Bóg cały czas realizuje swój jakiś większy plan.
I ktoś to mówił ostatnio, że w Polsce często pada to pytanie, no po co ta wojna, czy dlaczego Bóg dopuścił do tej wojny, nawet spośród chrześcijan. A Ukraińcy w ogóle o to nie pytają. W Ukrainie to jest oczywiste, że no muszą zdobyć niepodległość, a Rosja jest ich okupantem, jest kimś, kto stoi na przeszkodzie. Nie? I oni wiedzą, że żeby mieć wolne państwo, to oni muszą tę wojnę przejść i wygrać ją. Nie? Także tu taka, no, takie spojrzenie na tragedie takie ogólnoświatowe czy ogólnonarodowe, że z nich też może wyjść dobro. I jest opis z tym zbożem, jak tam wszyscy trafili do Egiptu. I przeniósł się Jakub do Egiptu i umarł. I przeniosło się do, przeniesiono go do Sychem. Sychem, no to jest ten Nablus chyba, jest to samo. I to jest ta, gdzie tam Samarytanka była. Czwarty rozdział Jana. Bo każdy naród inaczej nazywa to samo miasto. Nie? Sychar. Nie. Sychem? Sychar. Jak? Sychar. Sychar. No, Sychar. Ale jest jeszcze współczesna jakaś nazwa. Sycham. Słucham? Jeszcze zobaczymy. No to właśnie tam jest ten grobowiec. On jest pod kontrolą Arabów. I tam raz na jakiś czas ich puszczają Żydów, nie? Myśmy tam też byli. Jest Nablus chyba, ale to jest obok tego. No to, nie, to jest to samo. To tam, wiesz, on jest coś dość duże, to jest i tam stare centrum, to... Nablus, to już mówiłem, ale jest jeszcze trzecia nazwa, taka, że Żydzi nie używają Nablus, Żydzi mówią na to inaczej dzisiaj. To nie jest Samaria, ale... No nic. W pewnym razie pojawia się tutaj tam ta nazwa. W tym momencie no, przerwiemy narrację. Możemy dojść do 18. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. No, obietnica no to była ta, że tą ziemię dostaną, nie? To zobaczcie, że można powiedzieć, ten czas potęgi ilościowej narodu odbył się na wychodźstwie, nie? Że bo ten naród liczył 70 osób, nie? No to tak nie za duży, nie? No nasz kościół większy, nie? To byli wszyscy Żydzi, można powiedzieć, tamtych czasów. I Bóg to całe towarzystwo wziął do Egiptu i tam w tych naprawdę, no, jak na tamte czasy, bajecznych warunkach, oni stali się kilkumilionowym narodem, nie, z tych 70 osób, nie, że Bóg wykorzystał i tamte brzydkie rzeczy, nie, z tym Józefem i jego peregrynację po więzieniach w Egipcie. Później no, wielką jego karierę polityczną, ale samotność, bo nie miał z rodziną tego, no to i głód dał, że ta rodzina przyjechała, no to on sprawił, żeby wiedział, że no tu faraon go nie puści, no to lepiej ich przenieść tu, bo tu będą mieć dobrze, no i mieli. No i wyrośli na potężny naród. Zobaczcie, jak Bóg plany swoje realizuje, a człowiek to by nie wymyślił, nie? Człowiek... Przecież Józef, kiedy ten plan ściągnięcia tej rodziny robił, to podejrzewam, że nie chodziło mu, że tam ziemię obiecaną podbiją właśnie w ten sposób. On nie wiedział, on chciał tylko być ze swoją rodziną, podejrzewam, nie? No może widział, że to jest okazja, żeby ten naród wzrósł jeszcze bardziej w potęgę, nie? Tak, no ale co będzie dalej, co będzie za kilkaset lat, to Guzik tam wiedział, nie? Ale zrobił co trzeba, a Bóg to tak jak taki, wiecie... Jeden za drugim, jak to się robi korale, żeby z różańcem nie tego, nie? Jeden paciorek za drugim na tego i później jakiś ten obraz coraz ciekawszy się pojawia. Zaczynamy widzieć w tym zamysł, ale na początku nie widzimy specjalnie tego zamysłu. Nie? Realizujemy jakieś cele, wydają się niewielkie, ale zobaczcie, że te decyzje w kontekście kilkuset lat to mają kluczowe znaczenie. I tak jak nasza szlachta zmarnowała złoty wiek. Parę decyzji
które oni myśleli, że nie ma znaczenia, to się powtórzy, nie? Na zasadzie zdobyliśmy Moskwę, a straciliśmy, a to se zdobędziemy jeszcze raz, co to dla nas, nie? No nie, już drugi raz nie zdobyliście, nie? Już koniec. Okno w historii się zamknęło, nie? Tak samo no, zrobili ten sobór, znaczy nie sobór, tylko zjazd szlachty, jak to się nazywa, Sejm. Sejm Piotrkowski, no niech będzie. Chyba tak można to nazwać. Uchwalili, że się buntują przeciwko Rzymowi, ale król się nie zgodził, no to oni, rząd się nie zgodził, no to już nie będziemy robić, nie? I tego, nie? Później nie było takiej, że słuchajcie, to musimy zrobić. Nie ma innej, to jest dzisiaj, to jest konieczne. Jak dzisiaj tego nie zrobimy, to zmarniejemy, nie? Że nie mieli takich przywódców wtedy, nie? Albo ci przywódcy nie mieli takiego posłuchu, nie wiem, nie? Ale widzimy w historii, że był moment i Stanisław August chciał, nie, Zygmunt August, przepraszam, Zygmunt August chciał, ale on był taki ambiwalentny, a ich głupota, a to nie będę już wszystkiego opowiadał, ale zmarnowali życie następnym, wiecie, pokoleniom przez 400 czy tam no, 500 lat praktycznie, nie? Przez swoją głupotę, nie? I z kolei w drugą stronę, jeśli ktoś zrobi to, co trzeba i tak jak trzeba, nie? Na przykład Amerykanów, tych 120, którzy pojechali i tam założyli tę kolonię, nie? Uparli się, przecież mogli tam żyć w tej Holandii, nie? Już uciekli z tej Ameryki, znaczy z tej Anglii, już nie mieli prześladowań, siedzieli w Holandii, dobrze im było, nie? Mogli zarabiać, mogli tak, ale stwierdzić, nie no, no niby wolność jest, ale moralności nie ma. To jedźmy jeszcze gdzieś, szukajmy, może tam sobie pojedziemy, tam będzie wolność, bo daleko od króla, nie? Zobaczcie, że król nawet protestancki to jest też zagrożenie wolności, nie? Daleko od króla i też grzechu nie będzie, zbudujemy sobie po swojemu to nasze państwo, nie? No i se pojechali i se zbudowali. No i zobaczcie, 400 lat później praktycznie oni odegrali kluczową rolę w dziejach świata, nie? No bez tego nie byłoby tego, co jest dziś, nie? Na całym świecie. Także mamy przykłady i antyprzykłady, ale dalej kluczowa jest rola jednostek, które umieją rozpoznać czasy i chwile i potrafią zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy podobnie to rozpoznają i zrobić to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Nie? To jest takie kluczowe dla przyszłości, bo Bóg może innym narodem się posłużyć. Zobaczcie, teraz posługuje się ewangelizacyjnie Ukraińcami, nie Polakami. Nie? 500 lat temu, w czasach reformacji, Polakami się posługiwał, nie? Kościół prawosławny, czyli Rusini, no to oni, tak do nich docierała Ewangelia i było blisko, nie? Tu właśnie ta katolicka, ten cały święty Bobola, to właśnie udaremnił ewangelizację Rusinów, nie? Bo na katolicy z siłą ich, no i oni się wtedy odepchnęli od zachodu i poszli na współpracę z Moskwą, nie? Że Moskwa ich ochroni, nie? To właśnie zrobili katolicy, o tym się nie mówi, to jest patron tam jakiś święty Andrzej Bobola czy tego, nie? Bzdury kompletne, to było bo Radziwiłłowie no, działali na tym odcinku, żeby ewangelizacja Ukrainy nastąpiła, nie? Także cały też by się historia zmieniła, no ale to inna inszość, ale trzeba mieć świadomość, że się bierze udział w jakimś takim historycznym przedsięwzięciu, nie? No, trzeba sobie dom zbudować, trzeba tam się ożenić, wychować dzieci, no to są wszystko ważne rzeczy. No ale dobra, jaką mamy misję? Ja się zawsze pytam. No dobra, telewizor trzeba kupić, samochód, wszystko, ale jaką mamy misję? Jaki jest sens twojego życia? Po co ty tu jesteś? To tak się zaczęło moje nawrócenie od tych pytań. No i ja ciągle je sobie stawiam. Nie? Po co ja tu jestem? I zachęcam was właśnie do takiego patrzenia na życie. Trzeba robić małe rzeczy, trzeba się z nich cieszyć, ale one nie są istotą. To nie jest nasz ślad na ziemi. Trzeba pamiętać, że Bóg nas tu pozostawił do większych rzeczy niż tylko te rzeczy związane z przeżyciem, ze swoim królestwem takim najbliższym. Nie? Że jaki sens w historii ludzkości ma mieć twoje życie?
jaki sens w historii Polski ma mieć twoje życie? To jest pytanie, które oczywiście nie za często, bo by człowiek zwariował, ale przynajmniej od czasu do czasu trzeba sobie stawiać. I Kościół ma być owładnięty tym pytaniem. Do czego Bóg chce nas użyć dziś? Nie tylko jakie dotacje wziąć, co tam zrobić, bo wiele rzeczy można zrobić, tylko co jest tym clue, co jest najważniejsze w tym, co mamy zrobić. Odczytanie tego, no albo odczytanie tego, no to zapisze nas na kartach historii tak, jak tamtych ludzi zapisywało. Nie? W tych bożych kartach, niekoniecznie ludzkich. Że o, oni zrobili to, co trzeba. Wtedy, co trzeba. I tak, jak trzeba. I zmienili kierunek dziejów swoich narodów. Nie? To jest taka lekcja z historii Izraela. No i on ich też przygotowuje. No teraz jest czas nowego przymierza. Teraz możemy zmienić los naszego narodu. No, jak to się skończyło, to wiemy, ale nie wiemy, jak się skończy w naszym